Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Dzisiaj zajmiemy się e, tematem obywatele, organy samorządu, a więc relacjami, jakie zachodzą pomiędzy obywatelami a konkretnymi urządami. Czego się dowiemy na tej lekcji? Dowiemy się, jak należy się przygotować do wizyty w urzędzie. Dowiemy się, w którym urzędzie załatwić daną sprawę. Dowiemy się, czym jest biuletyn informacji publicznej, w skrócie BIP, oraz dowiemy się, jak załatwić sprawę w e-urzędzie. E, zacznijmy od wskazówek, jak przygotować się do wizyty w urzędzie. E, warto e, przede wszystkim ustalić, do którego urzędu powinniśmy zwrócić się w danej sprawie. E, ustalić, gdzie znajduje się siedziba urzędu, do którego potrzebujemy się udać, ustalić, w jakich godzinach pracuje urząd oraz godziny, w których przyjmowani są petenci, petenci, czyli obywatele, e, osoby, które mają do załatwienia konkretną sprawę, oraz ustalić, jakie wymagania należy spełnić, aby załatwić daną sprawę, na przykład, jakich e, dokumentów e, potrzebujemy, wypełnienie jakich wniosków e, potrzebujemy. E, jakie e, sprawy można załatwić w którym urzędzie? E, podział e, administracji e, terytorialnej e, i różne urzędy, jako przedstawiciele tego podziału, e, oznaczają też, że określone sprawy możemy załatwić w określonym urzędzie. I tak na przykład w urzędzie gminy lub miasta, E, będziemy mogli e, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, będziemy mogli załatwić sprawy meldunkowe, a więc zameldowanie i wymeldowanie, będziemy mogli zarejestrować działalność gospodarczą, będziemy mogli złożyć wniosek o przydzielanie mieszkania komunalnego, takiego, które jest własnością gminy, też będziemy mogli zawrzeć małżeństwo e, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo pobrać stosowne zaświadczenia niezbędne do zawarcia e, małżeństwa tak zwanego konkordatowego, czyli e, na przykład e, w tym wypadku w kościele. E, w starostwie powiatowym e, otrzymamy prawo jazdy, zarejestrujemy pojazd. E, będziemy mogli zgłoszy, zgłosić e, skargi konsumenckie tutaj działalność rzeczników. E, będzie e, urząd e, powiatowy Starostwo Powiatowe zajmuje się rejestracją bezrobotnych i pomaga w znalezieniu pracy. Wydaje też pozwolenia na budowę i rozbiórkę budynku. Urząd Marszałkowski przydziela środki unijne, wydaje firmom pozwolenia na emisję zanieczyszczeń powietrza. Natomiast Urząd Wojewódzki, kierowany przez Wojewodę, zajmuje się wydawaniem paszportów. Załatwianiem spraw związanych z obywatelstwem, tutaj to jest głównie skierowane do cudzoziemców, oraz wydaje pozwolenia na zatrudnienie e, cudzoziemców. Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej w skrócie e, BIP? E, każda instytucja publiczna, w tym również urząd, ma obowiązek prowadzenia biulo, Biuletynu Informacji Publicznej e, dostępnego online, e, w którym to Znajdziemy takie dane jak dane adresowe i kontaktowe, godziny otwarcia takiej placówki, sposób przyjmowania i załatwiania spraw, tutaj w przypadku urzędów, e, dane e, finansowe i majątkowe, ale także e, dane e, osobowe e, osób, które sprawują e, określone e, funkcje, przeważnie te najwyższe. E, bardzo często się zdarza, że za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej będziemy mogli e, zarejestrować e, się e, do e, takiego urzędu, zarejestrować w sensie zarezerwować e, konkretny e, termin, albo będzie e, przynajmniej wskazana informacja, w jaki sposób e, możemy to zrobić, jeżeli jest taka możliwość. W świecie, w świecie cyfryzacji, a więc w świecie, gdzie coraz więcej spraw załatwiamy przez internet, także niektóre kwestie urzędowe e, możemy za pośrednictwem internetu zrobić. Niezbędny będzie nam do niego profil zaufany, e, profil, który można założyć przez internet, a poświadczyć w wybranym punkcie, na przykład w urzędzie. I tak, mamy dwie takie podstawowe platformy służące do załatwiania spraw urzędowych, to jest portal gov.pl, a więc portal przeznaczony dla obywateli ola, oraz elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP2, czyli taką unowocześnioną, ulepszoną wersję ePUAPu w tej wersji podstawowej. I tak na przykład przez internet możemy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zameldować się na pobyt stały i tymczasowy, złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców, zarejestrować działalność gospodarczą, zgłosić kupno sprzedaży pojazdu, złożyć wniosek o wypłatę świadczeń socjalnych e, oraz też bardzo e, szereg innych spraw, wiele innych spraw, takich jak na przykład sprawdzenie stanu e, punktów karnych, co chociażby dotyczy Kierowców. E, profil e, zaufany e, jest wykorzystywany także przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc portal dla pacjentów, przez CIDG Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej, GOVPL, o którym wspominałem, Empatię e, portal informacyjno-usługowy, gdzie na przykład będziemy mogli e, złożyć wniosek o pobranie świadczeń socjalnych. Takich jak 500, e, biznesgof.pl, e, e, pułap wspominany, czy też e, zakład, czy też ko do korzystania z zakładu ubezpieczeń społecznych w tej wersji online. Jak wygląda załatwianie spraw przez internet? O, otóż to jest taka e, droga podzielona na cztery punkty. Po pierwsze mamy odnalezienie właściwego Właściwej sprawy w serwisie, mamy logowanie poprzez ten profil zaufany i wypełnienie wniosku, dalej przesłanie formularza i oczekiwanie na UPO, UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, że dokument został dostarczony do urzędu, no i ostateczne to jest to załatwienie sprawy, o którym też powinniśmy zostać osobno poinformowani. E Urzędni obywatele e, w kontaktach e, z urzędnikami mają określone e, prawa. Warto wspomnieć, że urzędnicy muszą działać zgodnie z prawem i przestrzegać wszelkich regulacji prawnych tudzież procedur. Niedopuszczalna jest korupcja, czyli wykorzystywanie zajmowanego stanowiska do, uzyska do uzyskania e, prywatnych korzyści, a więc, np., przyjmowania pieniędzy lub też podarunków za załatwienie określonej sprawy. E, takie postępowanie jest przestępstwem. E, urzędnicy muszą zachowywać we wszelkich kontaktach z obywatelami bezstronność i w jednakowy sposób powinni traktować wszystkich obywateli. E, nie wolno im ulegać żadnym naciskom. Natomiast obywatel ma prawo do uzyskania informacji, e, udziału w postępowaniu, którego dotyczy. Terminowego załatwienia swojej sprawy. Z reguły tak jest, że na załatwienie, na rozpatrzenie na przykład każdego wniosku, urząd ma z góry określony czas. E, obywatel ma prawo do odwołania się od decyzji urzędu i składania skarg i wniosków dotyczących działalności e, urzędu. E, sprawy sądowe, e, które zajmują się rozpatrywaniem e, tych. Już sporów na wyższym szczeblu pomiędzy obywatelem a urzędem, to sądy administracyjne. Urzędy, czy też relacje urzędnik-obywatel zostały także ujęte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I tak mamy. Artykuł 7, który mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Artykuł 63, który mówi, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Artykuł 78 zaś głosi, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Dziękuję za uwagę.